Hej, cześć, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej cudownej, przełomowej i niezwykle emocjonującej gry Prey. Gry osadzonej w wirtualnym kosmosie, w przestrzeni kosmicznej, w której naszym zadaniem jest pokonać wszystkich kosmitów i wydostać się, znaleźć drogę do wyjścia ze stacji, a przede wszystkim do rozwiązania zagadki, która wszystkim tym kieruje. Dla stałych widzów możemy oczywiście przypomnieć, znajdujemy się w gabinecie naszego bohatera, czyli w gabinecie Morgana Yu, w którym przetworzyliśmy sobie ostatnio parę rzeczy, zdobyliśmy parę przydatnych surowców do tworzenia nowych, kolejnych dodatków do naszego ekwipunku. I słuchajcie... Dzień dobry, Talosie. Cały personel powinien zgłosić się na swoje dzisiejsze stanowiska robocze. Okay. Jeśli z jakiegokolwiek powodu planujesz nieobecność, poinformuj bezpośredniego zwierzchnika. Wracając, słuchajcie, znalazłem taki pokój dr Bianki Goodwin, w którym są maile nieodczytane. Kiedy to kliknąłem oczywiście poza nagraniem, wyskoczyło mi coś takiego jak nowy szyfr kodujący kwatery pracowników, czy coś takiego. Zresztą zobaczcie. Pani Goodwin, będzie mi potrzebne większe wsparcie. Ochotnicy są wzburzeni bardziej niż zazwyczaj. Rano numer 11 zagroził, że roztrzaska mi dekiel. O kurde. Jeśli nie da mu rozprostować kości. Po przyjściu proszę użyć następującego klucza dostępu. 9302, a nie starego numeru z pliku. Jestem przekonany, że dobrze wiedzieli, jak go wprowadzam do panelu. Na panelu. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję. Doktorze Igwe, przedłożyłam Państwu poprzednie prośby. Postaramy się je rozpatrzyć, ale nie mogę nic obiecać. Mamy napięty terminarz i może nie być czasu na takie spotkanie. Chyba jednak się nie spotkali, skoro te maile są nieodczytane, nie? Tak, pojawił się Igwe. Był cichy i grzeczny. Przywitał się z Leitnerem tak delikatnie, jakby bał się, że zrobił mu krzywdę. Poprosił go o autograf na albumie. Leitera to połychtało, więc wyszło dobrze. Dobra, słuchajcie, musimy pójść do takiego miejsca, które chyba nazywa się Kwatery Ochotników. Nie wiem, gdzie to jest. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie to może być. No bo to raczej to nie jest to, nie? Oczywiście, że to nie jest to. A tak chcę tam wejść, zobaczcie, tam jest pistolet, tam jest broń. Kwatera. Staff Lounge. Tu byliśmy, generalnie. Gdzie mogą być kwatery ochotników? Tutaj są Transtar Exhibit, czyli jakieś takie muzeum, wiecie, taka pokazówka. Tam żadnego kodu nie ma, żeby wejść. Shuttle Bay. Może to jest to, zobaczcie. Hangar wahadłowców, to nie jest to oczywiście. Kwatery ochotników. Spokojnie, słuchajcie, mamy już kod, a to już jest naprawdę... Słyszeliście? On dochodzi gdzieś. Nie, dobra. Employer Orientation. Co to za miejsce? My tu byliśmy? Tak, byliśmy. Tu jest to, gdzie tam taki burdel zrobiłem. Kino i tam parę rzeczy przeszukaliśmy, więc to nie jest absolutnie to miejsce. Psychotronic Staff Only. No to już wiem, gdzie jesteśmy. Kwatery ochotników. Tu znaleźliśmy sobie oczywiście naszą drugą broń, która przy tej pani leżała. Przepraszam, muszę kichnąć. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. Jak coś to się wyciszę, spokojnie. Zdążyłem. Wiem, na zdrowie, dziękuję. I szukajmy dalej oczywiście. Gdzie mogą być te kwatery ochotników? Może na mapce zobaczymy, słuchajcie, bo to wiecie, też trzeba z tego korzystać, nie? Hol działu psychotronicznego, wystawa Transstaru. Poziom drugi. Mesa dla personelu, może to jest to miejsce, słuchajcie. Centrum urazowe, tu byliśmy. Dział sprzedaży, gabinety kierownictwa. To jest to centrum, do którego nie możemy wejść i dział sprzedaży, w którym byliśmy chyba, z tego co pamiętam. Tu jest ten most, kurczę. Tu trzeba do tych laboratoriów się dostać. Dobra, na razie wejdźmy na górę i zobaczymy, co będziemy mogli zrobić dalej. IT Security. To jest miejsce, gdzie oczywiście wchodziliśmy już. To jest miejsce, gdzie znajduje się ten pojedynczy Phantom. Którego, swoją drogą, można by było spróbować jakoś połechtać, nie? Kurczę! Przepraszam, ja co chwilę sobie to klikam, muszę to zmienić na inny przycisk, bo ja mam strasznie ciężki palec środkowy i tak, pung, kliknąłem, nie, znowu.
Okej, bardzo, bardzo chciałem się dostać na ten most, kurczę, no. Ale on chyba w drugą stronę będzie prowadził. Bo kwatery ochotników, niestety. Teczka, to pusta teczka, pusta. Tutaj znajdujemy się gdzie? W dziale neuromodów. My tego działu neuromodów już nie potrzebujemy, więc nie ma co sobie zawracać nim gitary. Otwieraj drzwi, dzięki. Więc tak, mamy kod, ale znów kurde, nie wiemy gdzie go użyć. A może dział IT? To może być tam? Na razie tu przejdźmy. Zobaczymy tak, w ten sposób. Staff Lounge. Co ci się stało, stary, że tak zastygłeś? Mamy tu coś do wrzucenia? Chyba nie mamy, niestety. Albo stety w sumie, dobra. Idźmy sobie dalej. Aha. Piwo kaczka. O, patrzcie, szafki nieprzeszukane chyba przez nas. Tak, kurde, patrzcie na materiału. Trzeba pamiętać o tym, że przy każdej nowej lokacji trzeba wszystko ogarniać. Bo tu są rzeczy, które nam nieraz uratują tyłek. Jak rozbił skubany. Tu już byliśmy chyba, tak mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje, to byliśmy. Czy jest coś jeszcze? Gazetka jakaś, coś? Nie, nic potrzebnego, nie? Weź się wychnij wody, zawsze ci jakieś życie przybędzie. Wrzućmy sobie to, co zebraliśmy, ten cały shit. Co to jest? Chrupiące frytki. Ale jedzenia mamy, zobaczcie, kurde. Miks warzywny. Węgorzujki. Piwo kaczka? A zutylizujmy je. Zobaczymy, co ona ten, co ona tutaj nam zrobi. Czy jakiś materiał. Nie to! Biologiczny, czy jakiś? Okej, pozbierane. Słuchajcie, ja oczywiście to ogarnę poza odcinkiem. Nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak ja chodzę i szukam po pomieszczeniach miejsca, do którego musimy dojść. Tu jest Phantom, oczywiście. Więc umówmy się tak, że ja tutaj zostanę, wam zrobię takie krótkie cięcie i widzimy się za chwilę, jak już ogarnę, gdzie to jest potrzebne. A few moments later. Okej, jestem z powrotem. Przepraszam was bardzo za takie krótkie cięcie. Jak widzicie, znajdujemy się w dziale IT, w dziale ochrony, w którym chcąc nie chcąc, rozwaliłem Fantoma. Jego truchło leży w tym miejscu. Trochę się z nim pobiłem, wiecie, działko lepik poszło w ruch. I jak to mówią. Nie wiem, jak to mówią, nieważne. Ważne jest oczywiście to. Zdobywasz układ, naciśnij, aby zainstalować go w kombinezonie lub psychoskopie. Są to naprawdę fajne i cenne rzeczy. Dostaliśmy właśnie neuromoda, a to znaczy, że musimy go jakoś fajnie wykorzystać. Przeszukałem tu parę rzeczy, pojem ich na śmieci i tak dalej, i tak dalej. I znalazłem też kartę, która nazywa się Biuro Ochrony. Mam nadzieję, że ona nam wiele ułatwi. I coś czuję, że to będzie właśnie to pomieszczenie, którego oczywiście wcześniej nie znaleźliśmy. Ale zanim to zrobimy, musimy sobie dołożyć układ do kombinezonu. Tarcza antyradiacyjna zapewnia odporność na promieniowanie. My jej jeszcze nie potrzebujemy, bo myślę, że to będzie raczej coś w stylu promieniowanie kosmiczne. Więc póki co tego nie ruszamy. Tarcza przeciwwiązkowa oczywiście jest założona, bo to jest atak laserowy. Wydaje mi się, że to może być ten atak od tych żółtych, ognistych fantomów, nie? Neuromody. Mamy jednego neuromoda. Ja coś czuję, że trzeba by pójść w hakowanie. Ale potrzebujemy aż 4 neuromody. Na to nas niestety nie stać. A za jednego neuromoda to my tu i tak widzę, że nic nie zrobimy. Strasznie mało ich tu jest. Co mamy tutaj? Siła. Może siłę zrobimy, słuchajcie. Zawsze coś, nie? Zawsze może jakiś przedmiot podniesiemy albo czymś sobie rzucimy. Zobaczmy, czy on jest trochę silniejszy teraz. Patrzcie, możemy teraz podnieść te zestawy komputerowe. A, muszę nim rzucić, nie upuścić go. O, proszę! No dobra. Czyli się lubimy lać. To jest, widzę, szybka, ale niestety za nią żadnego przejścia nam gra nie oferuje. Te drzwi sobie otworzymy. Tą wieżyczkę dołożymy do naszej przyjaciółki. Jak tylko będziemy potrafili już, to sobie będziemy je naprawiać. Nie, nie chciałem cię zniszczyć, chodź tu. Chciałem naprawić wieżyczkę, zniszczyłem jeszcze bardziej. Dobra, ona niech sobie zostanie. A my z tą kartą spróbujemy sobie wejść w tym miejscu.
Niezgodność karty dostępu. Okej, okay, czyli to nie jest to miejsce. Staff Lounge. Szukamy jakichś drzwi, do których wejść nie mogliśmy, a teraz wejść możemy. Myślę, że to jest albo jedno z pomieszczeń, tak zwane w pokoju, w tym trauma room. Bo oczywiście tu Human Resources, to już byliśmy w tym miejscu, więc tutaj nie ma nawet czego szukać. Więc weźmy sobie piętro wyżej i zobaczmy, jak to wygląda. Co tutaj mamy? Zobaczcie. Maintain access only. To jest pomieszczenie, które się w sumie nie nazywa, więc chyba nie ma co wchodzić tutaj. Sales Division. Tu są w ogóle jakieś pomieszczenia, do których ja wejścia nie znam. Coś czuję, że tu się będzie jeszcze sporo działo. Ale skoro dostać się nie możemy w to miejsce, to musimy spróbować przejść w troszkę inne. Mianowicie po drugiej stronie schodów, tam też są pomieszczenia do przejścia. Nie wiem, jaką kartę zdobyliśmy, nie da się jej niestety zobaczyć w ekwipunku, żeby wiedzieć mniej więcej, do czego ona nam posłuży. Statusy, mamy tylko uszkodzenie kombinezonu, więc trzeba go naprawić. A ja nie za bardzo wiem jak, bo bez naprawia kombinezonu my niestety nie wyjdziemy. Przepraszam, nie wyjdziemy niestety na powierzchnię. W przestrzeń kosmiczną, prawda? A tutaj co mamy? Zobaczcie, może to o to chodziło. Tak jest! Słuchajcie, mamy to. W końcu się udało. To jest pomieszczenie ochrony. Pamiętacie? Tam jest wejście do hangarów wahadłowców, a my jesteśmy tutaj. To jest jakiś safe. To trzeba oczywiście uważać. Są maile do przeczytania, więc zaraz się za to zabierzemy. Naboje do strzelby. I strzelba, słuchajcie, mamy w końcu broń główną. Możemy się lać z fantomami ile wlezie. W końcu, dobrze. O, jak ja na to czekałem. Strzelba. Zobaczmy trochę więcej informacji o niej. Strzelba taktyczna model S4 Throne zapewnia maksymalne obrażenia na krótkim dystansie. Skuteczność przeciw odległym celom znacząco spada. Użyj mysz 1, aby oddać strzał i R, aby przeładować. No to w sumie logiczne, nie? Użytkowanie. Zobaczmy sobie tak, strzelba. Musimy ją gdzieś teraz umiejscowić, kurczę bele. Siła ognia. Co możemy jej tutaj zwiększyć? Odrzut 100%, miejsce na amunicję 4, prędkość przeładowania. Siła ognia, nie? Ok, to już to mamy. I użyjmy sobie jeszcze jednego zestawu dozbrajającego na niej oczywiście. Tu nie możemy, dobra. Czyli tu jest potrzebne różnikarstwo, odrzut, miejsce na amunicję, prędkość przeładowania. Z odrzutem może być lepiej, bo on pozwoli nam, wiecie, oddawać szybciej celne strzały, nie? Mamy ją, jakieś info o niej mamy? Siła ognia 45, no to nie jest już źle chyba, nie? Tą amunicję sobie tu przełóżmy. Włączymy tylko sobie kółeczko i tak. Kółeczko będzie na trójeczce, znaczy strzelba będzie na trójeczce, a nasze skupienie bojowe na czwóreczce. Już z tego wyjdźmy. Jak wygląda strzelba? Tak. Dobra. No i co, po prostu celujemy i strzelamy, nie? To nie ma żadnej filozofii. Ale póki co nam wystarczy klucz. Orit, czytaj, księga sędziów. W jedną dłoń wzięła palik, a w prawą młot robotnika. Młotem tym uderzyła w głowę Sisery, przebijając skronie jego. Co to za brutalność? Pojemnik na śmieci jest czysty. Notatka. Demetri to zabudowany zgodnie z poleceniem. Znał kod do drzwi, więc go zmieniłem na 1129. Cokolwiek to znaczy. Maile. Tu nic ciekawego. Szefowo, poszedłem do lekarza, żeby rozwiązać problemy. Nie wiem, o co chodzi. Illusion? Jakiś rusek? Ale nie chcę tego, halo. Prey ma trochę skomplikowane sterowanie, to trzeba mu przyznać, niestety. Sara, potrzebuję twojej pomocy w znalezieniu zagubionej karty dostępu. To powinno być dla ciebie zadanie priorytetowe. Oznaczenie to KR101. Daj znać, jak tylko ją znajdziesz. Czyli coś ważnego Alex zgubił. To jest jakaś relacja, jakaś książeczka, jakieś, wiecie, poematy. Kod do sejfu, znamy go? Jeszcze nie, ale może zaraz go poznamy. Jak z tego wyjść? Okej, okay, a zobaczmy, tu był jakiś kod wpisany chyba, nie? To jest ta karta, którą on zgubił. Ale my na karteczce mieliśmy to, kurczę. Ale gdyby to było coś ważnego, to myślę, że by nam powiedzieli o tym kodzie, nie? Napisie wody. Tu zobaczcie, mamy 24 maile. To tutaj już coś jest, wiecie.
Coś już jest na rzeczy, to jakieś kości, widzę, ktoś grał sobie w kości często i dużo. E-maile, pomocy, teraz Elias, ktokolwiek. Chyba coś tu się działo grubego. Coś tu się działo, bo trzy maile pomocy. Trzeba zaprogramować powtarzające się zdarzenie dla panelu dostępu. Morgan prosi nas co miesiąc o zmianę kodu. Zawsze według tego samego scenariusza. Pyta o obecny kod oraz o to, czy sam go ustalił, czy wybraliśmy go my. Po czym rozkazuje go zmienić. Dość nietypowe. Ostatnim razem byłem na miejscu, więc po prostu mu go podałem. Wydawał się dość skoncentrowany. Skonsternowany. Choć kod został zmieniony na dalej jak przed tygodniem. Czy sprawdzał nasz czas reakcji? Ach, przepraszam. Dobra. Maile mamy sprawdzone. Holtalosa. To są, tak, oznaczenia załogi. Poza stacją to jej nie znajdziemy. Ochrona. Zobaczcie. Darcy Maddox, lokalizacja ładownia. Okej. Okay. Darcy Maddox. Zaraz tam pójdziemy. Może to jest ciało, ale może nie. Więc z załogi możemy wyjść. No i narzędzia mamy zero. Czyli co? Wychodzi na to, że to już chyba wszystko będzie. Jak najbardziej wszystko. Mamy strzelbę, więc możemy się troszeczkę... Ładownia, czyli będzie trzeba pojechać wysoko. Ajajaj, szkoda. Aczkolwiek mamy jakiś kodzik. Mamy jakiś kodzik, który może nam pozwolić gdzieś wejść. Trzeba po prostu poszukać tego miejsca. Nie wiem, może to jest to miejsce? Wiecie, nie będziemy tam wchodzić oczywiście, ale odblokować to zawsze można, prawda? Ale nie, to musi być miejsce, gdzie wpisujemy kod, a nie gdzie jest karta dostępu. Tutaj chyba nic nie będzie, żadnych drzwi. Nie. Tu są zablokowane. Tu jest ten hall, gdzie była ta prezentacja tego wszystkiego, co mieliśmy. Może to jest to miejsce, słuchajcie. Nie, to nie jest to niestety. Safe? Nie, gdyby to był kod, to mielibyśmy go pokazanego z boku, więc to nie jest absolutnie to. Szukamy dalej tego miejsca, w którym... Zabezpiecz zwolnij. To jest kontrola drzwi, nie? To co odczuliśmy wcześniej przez szybę wybitą. Employer Orientation. Kurczę, Prey ma jeden wielki plus. Na mojej mapce zrobili z tego grę w otwartym świecie. To przede wszystkim IT Security. Może coś tutaj się da wykminić jednak, co? Nie da się wykminić, no trudno. Okej, okay. Ship Lounge. Tutaj również widzę pusto. Tak, tam jest zostawione. Przeróbmy sobie kawałek naszych materiałów. Kawałek, część naszych materiałów. Wiecie, na... Na surowce wtórne oczywiście, nie? Dobra. No i co, i wyjdźmy i szukajmy dalej, bo to kurczę, Prey jest naprawdę strasznie rozbudowaną grą, ale to jest... Właśnie nie wiem, czy uznać to za plus, czy za minus. Daje dużo do myślenia, no. Trauma Center. Bawimy się, zobaczymy na ile kładzie fantoma strzelba, co? Zróbmy sobie szybki zapis, tak profilaktycznie. Ustawmy sobie strzelbę. I wchodzimy, nie? Tam jest nasz robot, który nas leczył. Dzień dobry, miło cię widzieć. Jest fantom. Strzał Iwon. Dostał ładnie. Dobrze idzie. Niezbędna naprawa. Położyliśmy go? Czy on dalej gdzieś tu jest? Nie ma żadnego trupa od niego, żadnych zwłok. Dzień dobry, miło cię widzieć. Schowałeś się, stary? Chodź, come on. Ale szut, pięknie dostał teraz. Dobrze. Jest, kurde, udało się, ludzie, w końcu. Dzień dobry, miło cię widzieć. Dostał magazynek i dwa strzały, ale jazda. Makaron udan, naboj do strzelby, no to prawie się zwróciło.
Przeładujmy sobie strzelbę, zobaczmy jak wyglądamy z amunicją. Siła ognia, blum 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 blum. Dobra. 16 amunicji do strzelby, no to nie jest tak źle, kurczaki. Oczywiście jedzenia teraz nie będziemy zużywać, bo to kompletnie nie ma sensu. Tylko się uleczymy naszym mańkiem, nie? Maniuś, chodź. Chodź, taty. Tu sobie to wyłączymy. Alarm systemowy. Niezbędna naprawa. No ja wiem. Chodź. Poważne oparzenia. Zalecam wyjęcie martwej tkanki. Dzięki, stary. Znieczulenia miejscowego. Spróbuj się rozluźnić. I już od razu lepiej. Musimy go naprawić, ale... Można wypełnić w recepcji. Musimy go naprawić, ale my tego zrobić jeszcze nie umiemy niestety, albo stety. Aczkolwiek jest dobra wiadomość, nowina. Mamy oczyszczoną arenę raczej ze wszystkich fantomów, aczkolwiek brakuje mi jeszcze jednego. Dobry, glina, tu nic ciekawego. Trzy maile. My to czytaliśmy już wcześniej. Pliki. Zapis sesji, czyli takie prowadzone badania na nich, nie? Test zachowań? Rozpoczęto nowy test. Jak to rozumieć? Nieistotne chyba, nie? Raczej nie, bo by nas tu trzymało dłużej. Maguire. Tak, wiem, ciebie już przeszukiwaliśmy. Dobra, przynajmniej mamy teraz... Może będę w stanie pomóc. A może byłeś w stanie się w końcu zamknąć, co? Dziękuję. Są tu jakieś miejsca, które możemy jeszcze tutaj sprawdzić? Bo jak przeszukamy Trauma Center i tu nic ciekawego nie będzie się znajdowało, no to wiecie, stoimy w miejscu znowu, nie? Tu jest jakiś zlew, jakieś takie, wiecie, pierdzielosy. Tu również nic ciekawego się nie stało. Zauważyłem po fantomie, że w momencie, w którym on dostał duże obrażenia i czuł, że może zginąć, koleś się po prostu schował. Czyli wiecie... Co tam się stało? Jakiś dźwięk słyszałem? Dzień dobry, jesteśmy umówieni? Nie, i nie będziemy. Elo. Tu są jeszcze dwa operatory... Dzień dobry, Talosie. Uwaga! Próby modyfikacji urządzeń administracyjnych na stanowiskach roboczych lub panelach mogą poskutkować porażeniem. Przepraszam. Jeśli masz kłopoty z dostępem do jakiegoś systemu, powiadom ochronę. Powiadom ochronę, ale ochrona nie żyje i co teraz? Generalnie trochę kiszka i problem, nie? O, co my tu mamy? Jakieś odpady niebezpieczne? Wszystko się przyda, nie? A tu wejdziemy? Też nie. Kurde. Dalej stoimy w miejscu, bo ja dalej przeoczyłem jakąś malutką rzecz, nie? Zaraz ogarniemy sobie cele. O, mogę rzucić szafką, tak ze złości. Nie, chyba nie, to nie, chyba to nie o to chodzi. Dobra, wziąłem to. Ale podnieś tą szafeczkę, misiu. Nie, szyby nie wybijemy niestety. No to co? Zobaczmy jakie mamy cele jeszcze przez grę postawione, jakie mamy cele zaktualizowane. Cele. Po drugiej stronie zwierciadła to oczywiście jest karta do warsztatu Lorenza Calvino. Członek załogi to jest to takie opcjonalne. I musimy dostać się do działu psychotronicznego, nie? Cały czas widać wokół jednego się kręcimy. Okej, ale myślę, że odcinek i tak jest długi i troszeczkę satysfakcjonujący. Bo lanie się z fantomem ze strzelbą to chyba nie jest rzecz codzienna. No i w sumie to chyba tyle. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, który ukazuje się zgodnie z naszym schematem dostępnym na stronie na Facebooku, do której link macie w opisie. Tymczasem do zobaczenia. Cześć.